omówimy parametry fali. Na wykładzie poprzednim, odcinek 67, zapisaliśmy sobie równanie fali. W nieco innej postaci może być zapisane również tak, jak to jest tutaj pokazane, czyli zaburzenie, które jest falą poprzeczną w tym przypadku, jest funkcją jednocześnie położenia i czasu. Ym to jest amplituda, maksymalne wychylenie, omega prędkość albo prędkość kątowa, albo częstość kołowa, jak kto woli, t czas, k liczba falowa, x wychylenie z położenia równowagi, fi faza początkowa. Dla tego rysunku akurat faza początkowa jest równa 0 i to jest zdjęcie fali dla t równego 0. Na tym rysunku właśnie jeszcze oprócz amplitudy jest pokazana długość fali, czyli odległość między kolejnymi powtórzeniami dla kształtu fali. Na przykład tutaj zostały wybrane takie, ale mogłyby to być również dwie odległość dwóch sąsiednich grzbietów albo dwóch sąsiednich doleń, wszystko jedno. Będziemy chcieli znaleźć relację między długością fali i liczbą falową, które na poprzednim odcinku zostały zapostulowane. A teraz sobie pokażemy, że tak rzeczywiście jest. Żeby to zrobić, to rozważmy równanie fali dla t równego 0. Załóżmy, że faza początkowa też jest równa 0. I drugie równanie, które będzie również dla t równego 0, ale odpowiadające położeniu x1 plus lambda, czyli powiedzmy, że nas interesuje y w tym punkcie i y w tym punkcie. I skoro te wartości funkcji mają być sobie równe, jeśli skorzystamy z tego, co zostało zapisane po prawej stronie obydwu równań, to otrzymamy następującą równość, z której wynika, że sinus minus kx1 musi się równać sinus minus kx1 plus lambda, a z tego dalej wynika, że minus k razy lambda musi być całkowitą wielokrotnością 2pi. Czyli k lambda musi być równe 2pi, a stąd możemy policzyć k. K jest równe po prostu 2pi przez lambda, a więc przy takim zapisie, za pomocą równania fali, tak jak zostało zapisane na poprzednim slajdzie, liczba falowa to jest 2pi przez lambda i taką wielkość wprowadziliśmy też na ostatnim wykładzie. Teraz powiemy sobie, jaka jest zależność między okresem fali i częstością kołową albo prędkością kątową, jak kto woli. I w związku z tym zrobimy zdjęcie tej fali, ale tym razem w miejscu wybierzemy sobie konkretne miejsce, czyli to jest wykres fali dla x równego 0. Czas płynie, czyli może złe określenie, że to jest zdjęcie, bo to nie jest zdjęcie, to jest wykres fali dla x równego 0. Tutaj czas płynie. No i teraz, jeśli skorzystamy znowu z tego wyjściowego równania, które opisuje falę, to dla x równego 0 to równanie wygląda prościej. Jest bez tego pierwszego członu w argumencie równego k razy x. I teraz dalej zapiszemy sobie, jak wygląda to samo wychylenie z położenia równowagi wtedy, kiedy znajdujemy się w punkcie o t równym okresowi, odległym od punktu wyjściowego. Czyli dalej jesteśmy w punkcie, w którym mamy współrzędne 0 i t, a potem jesteśmy w punkcie, w którym mamy współrzędne 0 i t plus t. Czyli lewą stronę przepisujemy tak, jak jest na górze, a prawa strona musi się różnić argumentem, to znaczy musimy mieć pod t, t plus t. I teraz, żeby to równanie było spełnione, no to oczywiście argument musi być taki, jeden i drugi argument musi się różnić o całkowitą wielokrotność 2pi, no bo taki jest okres funkcji sinus, tak jak w poprzednim przypadku, czyli omega razy t, bo taka jest różnica między tymi dwoma argumentami, omega razy t duże musi się równać 2pi. I stąd, jeżeli policzymy sobie t, to otrzymamy równość, którą zapostulowaliśmy wcześniej, że to jest 2pi dzielone przez omega, a więc
przez ten okres jest równy 2π dzielone przez prędkość kątową albo częstość kołową. No i jak widać na tym rysunku, jest to czas, po którym mamy kolejne powtórzenia wychylenia z położenia równowagi. Kolejny parametr, który nas będzie interesował, oprócz okresu i liczby falowej, długości fali oraz amplitudy, to jest wielkość, która się nazywa prędkość fazowa fali. I teraz sobie ten wzór wyprowadzimy. Otóż załóżmy, że mamy, tak jak na tym rysunku przedstawiono, fale w dwóch przypadkach. Jedna fala jest dla położenia, dla chwili T równej 0 i to będzie ta fala, która jest narysowana na pomarańczowo, a druga fala to będzie fala, która została zaobserwowana, wykres dla fali, który powstał w chwili później równej w jakiejś chwili T. No i teraz prędkość, z jaką przemieszcza się stała faza fali, to jest pochodna dx po dt, czyli pewien punkt, który sobie wybieramy jako punkt odniesienia, przemieszcza się w pewnym przedziale czasowym dx o dt o odcinek dx, czyli ta prędkość to jest dx dzielone po dt. Jeśli sobie zapiszemy, czy przypomnimy, jak wygląda równanie fali, to faza tej fali to jest to, co jest tutaj w nawiasie pod argumentem funkcji, co jest argumentem funkcji sinus, a więc ta faza ma być stała przy założeniu, że oczywiście, ponieważ fi jest stałe, bo to jest wyjściowe przesunięcie fazowe, to omega t minus kx ma być stałe. A skoro ma być stałe, to znaczy, że jeżeli policzymy pochodną z tego wyrażenia, to ta pochodna ze stałej będzie oczywiście równa 0. No i teraz, jeśli policzymy pochodną lewej strony, to otrzymamy omega razy dt minus k razy dx i to musi być równe pochodnej po prawej stronie, czyli pochodnej ze stałej, a więc 0. I stąd otrzymamy równanie następujące. dx po dt będzie równe omega przez k, ale z drugiej strony to dx po dt, jak wiemy, jest równe prędkości fazowej fali, a więc prędkość fazowa, prędkość kątowa i liczba falowa są ze sobą związane taką relacją. V równa się omega dzielone przez k. Osobnym problemem, który wiąże się czy zjawiskiem, które wiąże się z falą, a które jest bardzo istotne, to jest fakt, że fala przenosi energię. No bo przenosi zaburzenie, które ze źródła przemieszcza się w czasie i w przestrzeni, a więc to zaburzenie niesie ze sobą pewną energię. Otóż jeśli weźmiemy sobie przykład, który w zasadzie cały czas analizujemy, czyli linę, która jest przymocowana do ściany i tą linę pobudzamy do drgań, pojawia się fala, która przemieszcza się od ręki do ścianki, tak jak na tym rysunku, to wtedy, jeśli lina jest naprężona, to prędkość, z jaką rozchodzi się fala, jest dana takim wzorem. Pierwiastek z naprężenia dzielone przez współczynnik, który zależy od tego, jaki jest materiał, z którego została wykonana lina. I to mi, to jest współczynnik właśnie, który charakteryzuje ten materiał, nazywa się gęstością liniową. A więc prędkość, z jaką fala rozchodzi się w tej linie, to jest pierwiastek z naprężenia, które wywołuje właśnie to zaburzenie, dzielone przez opór ośrodka, w którym to zaburzenie się rozchodzi, czyli przez parametr, który charakteryzuje gęstość liniową tego materiału, z którego została wykonana lina. No i teraz, jeśli sobie przeanalizujemy, co się dzieje wtedy, kiedy właśnie taka naprężona lina zaczyna się poruszać, to zdamy sobie sprawę z faktu, że ona musi transportować energię. Dlaczego? Weźmy dowolny element
tej liny, który oznaczyłam tutaj przez DM. I teraz, skoro lina jest, wykonuje drgania wokół położenia równowagowego, cząsteczki wychylane są z położenia równowagowego, to tam, gdzie to wychylenie cząsteczek z położenia równowagowego jest największe, tam będzie największa energia potencjalna, a tam, gdzie ten element masy będzie przemieszczał się przez, będzie przechodził przez położenie równowagowe, będzie największa energia kinetyczna. A więc z elementem masy będzie się wiązała zmiana, pewna zmiana energii potencjalnej oraz zmiana energii kinetycznej. Można pokazać, że te zmiany energii kinetycznej i potencjalnej dodają się, także całkowita zmiana energii kinetycznej skutkuje w tym, że w czasie całkowita energia w czasie daje pewną moc, czyli jest propagowana energia w czasie. A więc można policzyć, że średnia moc, czyli średnia szybkość, z jaką przenoszona jest energia przez falę biegnącą w linie, jest dana takim wzorem. Ta średnia moc zależy od tego, z jakiego materiału jest wykonana lina, czyli od gęstości liniowej, zależy od prędkości fazowej fali, od prędkości kątowej albo częstości kołowej tej fali oraz od maksymalnego wychylenia z położenia równowagi, czyli od amplitudy fali. Okazuje się, że nie tylko dla tej fali biegnącej w linie, ale dla każdej innej fali, taka średnia moc dla fali sinusoidalnej będzie wyrażała się podobnym wzorem. Różnica będzie polegała tylko na tym, że w zależności od tego, jaki to będzie ośrodek, to będzie inny współczynnik, który by ten ośrodek będzie charakteryzował. No i jeśli chodzi o resztę, to nic się nie zmieni. No oczywiście prędkość fazowa będzie inna dla każdej fali, w każdym ośrodku jest ona inna, bo zależy od tego, jaka jest reakcja tego ośrodka na deformację, na naprężenie zewnętrzne. A więc taki jest wzór, to uśrednienie dotyczy czasu równemu okresowi tej funkcji sinusoidalnej. A więc, tak jak powiedziałam, ta zależność średniej mocy jest słuszna, zależność średniej mocy od kwadratu amplitudy oraz od kwadratu częstości i proporcjonalność do prędkości i gęstości liniowej jest słuszna dla dowolnej fali, która będzie falą sinusoidalną. A więc widzimy, że tutaj bardzo istotnym parametrem jest właśnie amplituda. Im większa jest ta amplituda, tym większa jest moc i ona rośnie z kwadratem amplitudy. Dziękuję bardzo za uwagę.